Kasia Cichopek, 37 l. I Marcin Hakiel, 36 l. Swoim wyznaniem zaskoczyli wielu. Tak wygląda obecnie ich sytuacja finansowa. Jakiś czas temu częstym tematem tabloidów była właśnie sytuacja finansowa celebryckiej pary. Kasia i Marcin przez kilka lat byli na absolutnym topie. Po udziale w Tańcu z Gwiazdami wychodzili niemal z lodówki. Od ofert pracy i kolejnych kontraktów nie mogli się wręcz opędzić. W pewnym momencie zbyt mocno uwierzyli, że tak już będzie, zawsze. Kupili wówczas ogromną posiadłość w Warszawie, na którą zaciągnęli kilkumilionowy kredyt. Miesięczne raty mogły robić wrażenie na ludziach, ale oni przecież zarabiali wówczas ogromne pieniądze, a ich szkoły tańca wydawały się żyłami złota. Problemy zaczęły się, gdy moda na taniec nieco przygasła, a do tego doszło do zawirowań na rynku walutowym. Kurs franka mocno poszybował w górę. Reklama nagle, raty kredytu wzrosły i to znacząco. Po pewnym czasie zaciągnięty kredyt przerósł dwukrotnie wartość 500-metrowej willi na Mokotowie. Przepłaciliśmy, przeinwestowaliśmy, potwierdzili w końcu w wywiadzie dla Gali. Ostatecznie dom udało się sprzedać, co pozwoliło im spłacić pozostałą kwotę kredytu. Musieli też przenieść się do o wiele mniejszego mieszkania. Dziś jednak zapewniają, że niczego nie żałują, a ta sytuacja wiele ich nauczyła i umocniła ich małżeństwo. Ostatnio Cichopek i Hakiel wzięli udział w programie Krzysztofa Ibisza, Demakijaż, w którym nie zabrakło pytań o ich aktualną sytuację finansową. Czytaj dalej na następnej stronie.